Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w Alone in the Dark. 5 minut temu ukończyłem Prince of Persia i zaczynamy nową gierkę. I parę słów na początek, tak wiem, dużo rzeczy się dzieje. Gdzie jest zakończenie Cyberpunka? Gdzie DLC do Residenta? Moi drodzy, wszystko zostanie w swoim czasie ukończone, okej? Ja nadal tutaj jestem w dość dużej matni, moje studio nadal nie jest gotowe, nadal jestem otoczony kocami. Dużo rzeczy się dzieje, ale jak zawsze, od lat, odkąd pamiętam, największym priorytetem na moim kanale, który nawet wpływał na inne rzeczy, które się działy, jest nowa premiera, świeża gra. Szczególnie Alone in the Dark, na które w sumie czekam już od paru ładnych miesięcy. Premiera miała być na jesień, ale uciekli na ten rok, żeby oddalić się od dużych premier, które miały wtedy miejsce, i chcę w nią zagrać. Nie mówię nie na DLC do Residenta, nie mówię nie na skończenie Cyberpunka, szczególnie, że przeszliśmy podstawkę jednego i drugiego i chodzi tylko o zakończenie albo poboczne, bonusowe historie, więc Alone in the Dark. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Horror z elementami mocno fabularnymi. Tylko tyle wiem, że jest to horror, jest to remake gry, która kiedyś była popularna, a z tym tytułem szczerze spotkałem się tylko i wyłącznie pod postacią mega gównianego filmu, który oglądałem chyba jak miałem lat naście albo i mniej. Tak więc jedna wielka dla mnie tajemnica. Nie mamy typowo horrorowej kamerki, ponieważ nawet nie wiem, czego się w tym Alone spodziewać. Czy tutaj jest klimat, czy są jumpscary. Widziałem, że jest dużo zagadek i rozkminiania i przeszukiwania okolicy. Ale też może jest jakaś walka, może są jumpscary, może bardziej klimat. Jestem kompletnie w ciemnicy, ale wiem, że może być to interesująca przygoda. Dlatego przybywam do was i będziemy sobie tę gierkę obczajali. Zależnie od waszego zainteresowania, upodobania, będziemy lecieli dalej, bądź nie będziemy lecieli dalej. Podobnie jak w przypadku Thaumaturge. Tak więc dawajcie znać, piszcie komentarze, co sądzicie o tym tytule, co sądzicie już o tym wstępie umuzykalnionym, który tutaj widzimy. Zostawiajcie lajki i będziemy lecieli na razie przed siebie. Co jeżeli w pewnym momencie stwierdzę, że gra po prostu nudzi mnie jak cholera i nie chcę dalej grać, to nie będę dalej grał. Czasami i tak bywa, ponieważ nie tylko zainteresowanie i obejrzenia są tutaj głównym wyznacznikiem, ale też często moje zainteresowanie. Więc możemy chyba lecieć przed siebie, moi drodzy. Gramy na PC-cie, otrzymałem kluczyk z Afriko od Plion Polska, dlatego dziękuję ślicznie za udostępnienie mi tytułu, a żadne inne monetarne tutaj wymiany nie miały miejsca, więc zobaczmy z czym to się je. Gramy na PC-cie oczywiście, wygrzmociłem sobie teraz wszystko absolutnie na maksa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale mam taką nadzieję. Tak więc nowa gra i do przodu. Standardowy poziom trudności, można zmienić w menu opcji, to mnie cieszy bardzo. I uwaga, wskazówki, widziałem to gdzieś na jednym drobnym streamie. Dodatkowa pomoc sprawia, że gra staje się szybsza i łatwiejsza, wyświetla wskazówki i wyróżnia przydatne informacje. Wiecie, jak działa mój umysł? Wcale, albo bardzo fragmentarycznie momentami, dlatego chyba sobie wezmę współczesny podpowiedź zamiast starej szkoły. Dla tych, którzy pragną rozwikłać wszystkie zagadki własnymi siłami. Tak, może ta seria mieć 10 odcinków albo 20, jeżeli wezmę brak podpowiedzi. A jedyne, czym to się będzie różniło, to waszym poziomem frustracji, kiedy siedzicie przed komputerami. Więc bierzemy współczesne i lecimy przed siebie. Ja nawet nie wiem, o czym opowiada fabuła tej gry. Poza tym, że tytuł mówi sam w ciemności, to mam nadzieję, że nie będę sam w ciemności. I ważny aspekt, chyba wybiera się tutaj postać, którą się gra, i jedną z tych dwóch jest Hopper, którego znacie z serialu Stranger Things, czyli David Harbour, który użyczył tutaj swojego motion capture performance'u, albo co najmniej twarzy i głosu, tak więc będziemy przynajmniej mieli znajomą twarz, na którą będzie można się popatrzeć. Setting po tym samochodzie wnioskuje niezbyt nowoczesny. Ale kto wie, może po prostu ktoś lubi klasyki. Widzę, mam wrażenie, tereny znajome z Residenta 7. Bagna Luizjany. Nie wiem, czy to Luizjana, ale takie bagniste raczej tereny. Dużo wody, a może takie małe wysepki. Nie wiem, nie jestem geologiem. What's wrong with him? He's possessed. O, opętany wujek. Dobry początek. Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. Super. Tego potrzebuje szalejących starych ludzi. A w sumie nawet nie starych, zanim się zestarzeją. Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter.
I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Świetnie. Pierdolnięty wujek, historia rodziny z problemami mentalnymi, ludzie, którzy tutaj nie będą chyba wielkimi fanami naszej obecności i dwie postaci do wyboru, Edward Carnby albo druga nasza delikwentka to Emily Hartwood. Ja osobiście, jak zawsze w grach, preferuję grać facetami. Nie wiem, czy się różni jakoś znacząco rozgrywka, zależnie od tego, kogo sobie wybierzemy, ale jako, że gra jest reklamowana hopperem, a przynajmniej w mojej głowie ten hopper tutaj jest dość kluczowy, wolę grać facetami i teoretycznie gra jest stworzona, żeby przejść ją dwa razy, tak słyszałem, dlatego nie jest zbyt długa, żeby dwa przejścia stanowiły taką sensowną ilość rozgrywki. To może być akurat plus pod kątem serii, czy też waszego znudzenia tym tytułem. Weźmiemy sobie hoppera. I tak będę go pewnie hopperem nazywał. A tutaj jaka aktorka bierze udział jakby w tej postaci? Jodie Comer. I nie mam pojęcia, kto to jest. Dlatego uderzmy w pana Harbora i let's go. Piękna prezentacja. Broń, coś czuję, przyda się nam tutaj do większej ilości rzeczy niż tylko i wyłącznie grożenie personelowi, które się tutaj znajduje. Co to w ogóle jest? Jego dom z jego świtą, obsługą, Hello? Jakiś dom spokojnej starości, Hello? Dom tego What's lekarza? It can't be. There has to be someone around. Czas na włamanie przez garaż. Moja ulubiona technika wchodzenia do domu. I'll go around back. Dobrze, że nie mam garażu w moim domu. Nikt mi się nie włamie. Jedyny słaby punkt został usunięty. Okej, okay, świetnie. No dobra, może oni nie mają w tej chwili w swojej głowie trybu przetrwania sytuacji survival horrorowych, ale ja jak najbardziej i sam bym raczej nie chciał włazić do pieprzonego garażu. Dobra, znajdź sposób, żeby dostać się do wnętrza domu. Mam u góry, mam alkohol, czekajcie, tutaj mam broń, mogę celować, fantastycznie. Tak, gram na padzie na razie, bo jeszcze żadnej walki tutaj nie uświadczyłem. Mamy też alkohol dostępny, jakby jak w górę kliknę, ale nie wiem, czy będzie mi tutaj w ogóle potrzebny ten alkohol. Silnik sobie wisi, już myślałem, że to krew, ale to tylko rdza. Czy jestem tak silny, że po prostu... Nie no, on wisi też na łańcuchach. Nie jest to wielki wyczyn po prostu pchnąć silnik, który jest zawieszony na łańcuchach. No dobra, nawiedzony domku, co mi przedstawisz? Chcieliście DLC do Residenta, który jest horrorem? To proszę bardzo, dostaniecie horror, ale innego rodzaju. Latarka tutaj chyba się jakaś znajdzie. Latarka, nie lornetka. Chociaż kto wie, może jedną i drugą tutaj odkryję. No cóż, biorąc pod uwagę, że tytuł mówi o samotności w ciemności, to latarka może być bardzo przydatna. Klucz do ogródka warzywnego. Aha, mogę sobie obejrzeć ten klucz. Fantastycznie. Nawet kręcić nim nie mogę. Dobra, cyk, cyk. Włączyć, wyłączyć latarkę. Włączanie prawą gałką przypomina mi od razu The Last of Us. Pytanie moje brzmi, czy ona się wyładowuje? Czy ja mogę ją stracić? Czy jak często gra będzie mi zabierała możliwość korzystania z latarki? Bo tego to nienawidzę najbardziej. Możemy na pewno sobie truchtać, co już jest dużym plusem. No dobra, kontynuujmy dalej naszą podróż. W odmęty tej piwnicy, klucz do ogródka warzywnego. Strasznie dużą czułość rozglądania mamy, ale to może... Ja po prostu muszę dopasować moje jakby podejście. Tak, klucz do ogródka. Mamy tutaj taką budowę, mam wrażenie, rezydentopodobną. Widziałem jakieś screenshoty dotyczące tego, że mamy tutaj na przykład mapę, która nie jest jeszcze dla nas dostępna, gdzie będą, wiecie, odznaczone pokoje, które przeszukaliśmy, których nie przeszukaliśmy i tak dalej. Więc powiedz...
to zwierzęta, czy kurwa demony i potwory. Tak więc powiedzmy, że może to być dobry zamiennik takiej rezydentowej przygody, na którą niektórzy z was oczywiście czekają. Kurwa, przecinaki do łańcuchów, czy klucz do kłódki? Naprawdę, I swear to God, jeżeli to będzie kolejny horror, w którym zdobędę przecinaki do łańcuchów, to dostanę pierdolca. Naprawdę, nie było ostatnio tytułu horrorowego, w którym nie zdobywałoby się przecinaka do łańcuchów. Dlaczego wszystkie gry tak kochają przecinaki do łańcuchów? Kurwa, dziura w ziemi z korzeniami. Coś tam jeszcze łazi na dole. Co to kurwa jest? Szczury czy tekstury? Nawet nie wiem. Jedno i drugie budzi we mnie tak samo równy niepokój. Mogę odłożyć tę broń? Nie. Gra ma jakieś tutaj trochę przycinki lekkie, więc na razie może, wiecie... Nie mam jeszcze idealnie dopasowanych ustawień, okej? Okay? Kurwa, ptaku jeden. Ja ci dam. Mam 6 pocisków, ale zużyję wszystkie na te ptaki pieprzone. Skrzyneczka z itemami, cyk, amunicja, naboje do pistoletu, świetnie. Do czego ja będę musiał tutaj strzelać? Czy bardziej to będzie opętana obsługa tego domu, demony, czy zwierzęta, które będą chciały mnie zajebać? Jakieś, wiecie, losowe, randomowe szakale, które tutaj nagle okaże się, że żyją. Albo ludzie poruszający się na czworaka, wyglądający jak demony, zachowujący się jak demony. Tutaj wejdę, przejdę, zamknięte drzwi. No dobra, jak na razie to ścieżka, powiem wam, buduje się tak sama przede mną. Gra w ogóle całkiem ładnie wygląda, muszę przyznać. Jak takie wielkie drzewo się mogło zmieścić? No coś czujesz było mniejsze, jak je tutaj umieścili, panie Hopper. Klucz gospodyni. No dobra, ale jakby co otwiera klucz gospodyni? Obstawiam, że nie gospodynie, chociaż wiecie co... Przepraszam, co my tutaj mamy? Coś ty takiego, Hopper, tutaj zauważył, że taką reakcję to u ciebie wywołało. Magiczne rośliny? Może to drzewo jest jakieś specjalne w jakiś sposób? Albo usłyszał odgłos, którego nie słyszałem ja. A, no dobra. Cały czas moja głowa mówi mi, że to jest horror, bo to jest horror, nieważne od tego, co ja sobie tutaj myślę. Ale dobra, moment. Ewidentnie trasa wjedzie do przodu. Czy ta dziura to jest miejsce, w którym mam sobie popatrzeć? Czy może tutaj na jolo zeskoczyć? Nie, tylko popatrzeć, co? Coś tam mamy. Tutaj wydaje mi się, że zagadki w ogóle środowiskowe, czy nieśrodowiskowe, po prostu zagadki, mogą być ważnym elementem całej tej gry. Tak więc już jeden minus dla mnie. Jasne, w Residencie też było sporo zagadek, ale mam wrażenie, nie były aż tak skomplikowane. Tutaj wydaje mi się to być mocną osią rozgrywki, tak więc cóż, współczuję wam oglądania tego. Ale tak jak mówiłem, współczesny rodzaj podpowiedzi może tutaj akurat być całkiem niezły. Dobra, znajdź drzwi i wpuść Emily do środka. Tak, gdzie są kurwa te drzwi? Dajcie mi je jak najszybciej. Czy to jest krótkofalówka? A, dobra, trunek jest do leczenia się. A, wszystko się zgadza. Co prawda postać Hoppera w Stranger Things ewoluowała z czasem, ale leczenie się wodą? Fantastyczny pomysł. Dobra, moment. Tutaj mamy jakąś creepy kuchnię. Tutaj nie mniej creepy poboczne pomieszczenie z książkami. Rodzinna Biblia to poszlaka. It's been a difficult year for everyone and many have lost all hope. Może lepiej, żebym ja to czytał, przynajmniej zrobię to sprawniej i po polsku. W gazetach wciąż czytam o ludzkim cierpieniu, patrzę na zdjęcia pokrytych pyłem krajobrazów spragnionych kropli deszczu. Chciałbym wiedzieć, czy nadal troszczysz się o ziemię, czy też odwróciłeś się od nas. Zaczęłam szukać pomocy gdzie indziej. Modlę się, abyś powiedział mi, jeśli zdążam ścieżką potępienia. Z pomocą Batista i Charlotte znalazłam ukojenie w rytuałach voodoo. Przez długi czas byłam sceptycznie nastawiona do tego karaibskiego kultu, ale bardzo mi pomógł. Wydaje się nieszkodliwy. Powtarzam kilka słów wymyślonych przez kreoli i noszę przy sobie małą kieszonkę gris. O żadnej z tych rzeczy nie ma oczywiście mowy w Biblii, ale kapłanka z dzielnicy francuskiej mówi mi, że wszystko jest ze sobą powiązane. Twierdzi, że chrześcijański Bóg to tylko inne wyobrażenie stworzyciela świata. Podzielam jej opinię, chociaż w nieco innej postaci. Myślę, że duchy, w które wierzy, są po prostu aspektami twojej istoty, naszego Ojca w niebiosach. Jestem bardzo wdzięczna za słowa, które skierowałeś do pana Hartwooda. Będziemy wyśpiewać chwałę pana Wigilię świętego Jana. Świat zostaje pobłogosławiony. Tylko starotestamentowe ofiary zdobyłem uczynić zadość twoim żądaniom. Niech tak się stanie, o matko ziemi, lasu i gleby, matko tysiąca młodych. O kurwa, oczywiście. No, kulty. Tak, moja ulubiona rzecz we wszystkich grach to pieprzone kulty. Tego teraz potrzebowałem. Voodoo, nie voodoo, przyzywanie demonów, kontrolowanie ludzi za pomocą laleczek, nabijanie szpilek prosto w dupę twojego sąsiada, jeżeli uda ci się zdobyć 4 jego włosy. Szafeczki do przeszukania, jeszcze jedno golnięcie trunku sobie znalazłem. Gdzie będzie, kurwa, to główne wejście? Halo, tam chyba będą drzwi, tutaj, nie wiem, przeszukujmy na razie okolice. Pierwsza porcja ewidentnie niezbędnych mi w najbliższej przyszłości itemów. Ale coś czuję, że jak przyjdzie co do czego ze strzelaniem, to chyba jednak myszka i klawiatura będzie tutaj niezbędna. Co prawda, ty. Halo.
No dobra, myszka jest, myszka się pojawia, myszka znika. Dobra, przechodzenie pomiędzy padem a myszką może być bardziej skomplikowane niż myślałem, a jak dam escape'a... O kurwa mać! Co za czułość, dobra. Powiem tak, nie wiem kiedy jakiś potwór mi wyskoczy, ale czułość celowania to ja sobie obniżę tak może do 3 na przykład. Pytanie, czy to będzie miało szybko naciskaj przycisk, układ sterowania, skrót klawiszowy. Jak to teraz na pada się przekłada? No jest trochę bardziej gładko. Myszka, klawiatura też całkiem nieźle. Tylko coś się strasznie dupcy w momencie, w którym próbuję celować. Dobra, będzie lepiej. Ale na razie kontroler. Lećmy dalej. Czasami hopper musi się troszeczkę, mam wrażenie, rozpędzić w miejscu, żeby pójść do przodu. Tam mamy jeszcze jeden pokój. Drzwi się w ogóle automatycznie też za nami zamykają. Dziwna technika. Dobra, dużo leczenia znajduję na początek i niemało amunicji, więc już troszeczkę się cykam. Trutka na szczury. Lagniappe. Co to kurwa jest lagniappe? Skompletowane zestawy. Wielki kryzys. Strzykawka, co to? Szmata i trutka na szczury? What was that? Przedmioty niekluczowe, które można znaleźć w całej grze, skompletowanie zestawu odkryje zakazaną wiedzę, a czasem nawet więcej. Ohohoho, zakazana wiedza, tak? Na temat czego? Demonów? Są przenoszone między rozgrywkami, niektórych zestawów nie da się ukończyć bez ukończenia kampanii zarówno Karnbiego, jak i Emily. Okej, okay. No dobra, czyli krótko mówiąc, zachęta do tego, żeby przejść gierkę dwukrotnie, co? Zamknąłem piekarnik, mam nadzieję, że nie ma tam ludzkich części ciała. Też w sumie, jako mi to różnicę robi? Niewielką, ale nadal wolę, żeby ich tam nie było. Kolejnym ograniczeniem naszych możliwości bojowych jest fakt, że mamy tutaj rewolwer, czyli 6 pocisków. Ale kto wie, może znajdziemy jakąś lepszą broń z biegiem czasu. Kurwa mać, dlaczego wchodzimy do jakiejś dzikiej piwnicy w tej chwili? Dajcie mi światła, światła więcej. Tutaj jeszcze jeden pokój. Mam wrażenie, że zaczynam kółka robić. Nie ma jakiejś mapy tutaj? Żadnej mapy nie ma, muszę sobie znaleźć chyba dopiero. Tutaj jakieś oczywiście zasilacze, wielkie przepompownie, poszlaka dywersja. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Okej. Okay. Pompa pierdolnęła, dekoracyjna jakaś płytka, która mam wrażenie... O, kocioł, dwóch płytek nawet brakuje. Jedna jestem pewien znajduje... Aha, czyli ja teraz nie przejdę, uszkodzony zawór. Oj, już mnie ujebało! Dobra, okej. Okay. Blokada, zapamiętam, nie będę już wchodził w parę. Dziękuję bardzo, idziemy do przodu. W tej dziurze, którą przedtem obczałem, tam ewidentnie znajdowało się coś, co wyglądało jak ozdobna płytka, więc pewnie jak je tutaj wszystkie umieszczę, no to wtedy będę sobie w stanie swobodnie wyłączyć parę i pójść do przodu. Dobra, wchodźmy do tej pojebanej piwnicy. Tam mam wrażenie jest wyjście na górę, którym dotrę do frontowych drzwi. Jak na razie super creepy okolica, ale jeszcze nic takiego super dzikiego się tutaj nie dzieje. Dlaczego chłopa w domu wszędzie amunicję do pistoletu? To nie jest kurwa normalne. W jakim to się miejscu w ogóle rozgrywa? Ameryka? Dobra, zamknięta brama, tutaj nadal nie przejdę. Bilet tramwajowy. Lagniappe. Nie wiem, czym ma być lagniappe. Lagniappe? Jaki to jest język? Jak ja mam to odczytywać? W każdym razie, zestawy, zestawiki, przedmioty niekluczowe. Do tej pory gra pobłogosławiła nas, no raczej takim, powiedziałbym, klimatycznym badaniem terenu i okolicy. Tam jest ta pompa, tu będzie wyjście na górę. Domyślam się, że do jakiegoś frontowego holu. Żeby sobie otworzyć drzwi dla naszej partnerki, co? Autozapis też nam się wykonał. Tararara, te drzwi. To jest to, co ja mam teraz robić? Nie? Pewnie zamknięte. Ta, zabarykadowane była taka. Był symbol barykady tam. Kolejne pokoje, pomieszczenia. Jak na razie klimat wydaje się być ciężki. Nic jeszcze grubego się tutaj nie wydarzyło. Puste szafki tylko mnie wkurwiają. Woda wylana z tego. Zlewu nie sugeruje niczego dobrego. Dziki dom, w którym wszystkie drzwi otwierają się w obu kierunkach. Normalnie tak raczej się domów nie projektuje. Kurwa, oczywiście, że jeszcze do tego muszę klucz znaleźć. Do tego też! Gdzie nie pójdę, zamknięte drzwi. Ta gra naprawdę mnie nienawidzi. Mapa! Tak, dajcie mi mapę. Plan pomieszczeń Dercetto. No i mamy tutaj pięknie. Mapa jak w Rezydencie, co? Zaryglowane drzwi, zablokowane, ukończone, zbadane. No właśnie, mamy znowu oznaczenie... Które pokoje jak są ukończone przez nas, co? No klucza to akro doprzejać nie muszę. Cyk, pyk. Jak się mapę na szybko odpala? No tutaj mamy dochodzenia. Dochodzenie teraz. Stary dług, rodzinna Biblia. Aha, dobra, to są te nasze poszlaki, które znaleźliśmy. Tutaj są lagniappe, które mnie mniej już interesują. Rodzinna Biblia. No dobra, co w skrzyneczce? Klucz do werandy. A nie, ja mam klucz do werandy, ale tutaj i tak jest coś jeszcze ichniejszego mi potrzebne. Dodatkowa broń, nie? Kolejne łyknięcie naszego trunku, świetnie. Aż wiecie, ja tak zakładam, że to jest alkohol, a może to coś kompletnie innego.
Dobra, moment. Spędziłam cały dzień szukając Jeremiego. Powinnam doglądać pozostałych pacjentów, ale boję się, że decyduje się na jakiś desperacki krok. Cassandra jest na mnie zła, że nie dałam jej ostatniej paczki leków przeciwbólowych, którą Wade przyniósł wczoraj z poczty. Chętnie by to zrobiła, ale tym razem nie przysłano nam nowego klucza, więc pudełko po prostu leży na moim biurku. Najwyraźniej doszli do wniosku, że mamy cały zestaw tych dziwacznych kluczy. Ostatnio widziałam tylko jeden. Grace się nim bawiła w wielkim gabinecie. Jeżeli nie znajdzie się sam, przyjdzie nam trochę poczekać. Muszę się dowiedzieć, dokąd udał się Jeremy. Wiecie co? Tutaj są informacje potrzebne do sprogresowania, a to echo bardzo mnie rozprasza, jeżeli chodzi o zrozumienie tego. Dobra, jeszcze raz. Leki przeciwbólowe nie bez powodu są tutaj podkreślone. Wade przyniósł z poczty. Nie przysłano nam nowego klucza. Ostatnia paczka. Ostatnio widziałam tylko jeden. Grace mi bawiła w wielkim gabinecie. Jeżeli nie znajdzie się sam, przyjdzie nam trochę poczekać. Muszę się dowiedzieć, dokąd udał się Jeremy. Jack musiał coś widzieć. Jego pies wyczuł dziwny zapach z gnilizny unoszący się w domu. Ona chce nam pokazać, stwierdził. Jakby te cuchnące plamy smugi zaczęły do niego mówić. Świetnie, dobra. Demoniczne opętanie i chuj wie co jeszcze. Czy ja mogę przeładować? Nie no, przecież to jest rewolwer, ma 6 pocisków, nie wiem dlaczego tutaj. Dobra, przytrzymaj, by otworzyć mapę, no i to rozumiem. Dobra, schody dla służby, jakieś drzwi... przepraszam, tutaj gdzieś jest weranda, na którą dam radę wyjść. To są drzwi do werandy? Zamknięte drzwi, klucz do werandy. Tak! Czy to będzie skrót po prostu, czy może jakieś ichniejsze miejsce, do którego muszę się udać? Dobra, tu mogę zejść tam na dół, ewidentnie. Tutaj jest kurwa krew, no świetnie. Jest krew! Ale gdzie są ciała? Jak na razie krew i ptaki. Wielki gabinet. To było chyba miejsce, gdzie muszę się w tej chwili udać, co? Znajdź drzwi wejściowe, wpuść Emily. No tylko, że wpuścić Emily mogę tylko, jeżeli uda mi się otworzyć frontowe drzwi, które znajdują się tutaj? Nie, to jest przejście do jadalni. Gdzie jest kurwa frontowe wejście w ogóle? Tam. W wielkim gabinecie? Klatka schodowa? Ja kurwa nie potrafię się w tym zorientować w ogóle. Ukończone pokoje są niebieskie. To jest chyba najważniejsze dla mnie teraz. Dobra, moment. Zanim wybiorę się tutaj... Kurwa, te drzwi cholerne. Otwieraj w drugą stronę, szybko. Ich otwieranie się ciągłe może być co najwyżej denerwujące. Dobra, wbijamy na górę. Latarkę poproszę. Zaklinowane drzwi, co? Co ja tutaj, kombinerki muszę znaleźć, żeby takie rzeczy wyciągnąć? One są aż tak zaklinowane, że nichuja nie dam rady tego wyciągnąć? Przegięcie. No dobra, to mi się podoba. Przynajmniej teraz mam jasność, że na górę nie wejdę, żadnych drzwi nie otworzę. I czy cała gra będzie się rozgrywała na terenie tej posiadłości? Co tutaj jest? Podziemne laboratorium Umbrelli? 7000 mil kwadratowych pod powierzchni pod poziomem ziemi? Kto wie, może tak. O, tak, zdecydowanie. O! Dobra, gdzie ja teraz się znajduję? Próbuję się zorientować. Westybuł, dobra, czyli w prawo i potem wielki gabinet, no bo tutaj miałem, czekajcie, stary dług, dywersja, pamiętnik, ten był pamiętnik. Wielki gabinet, właśnie, klucz jakiś w wielkim gabinecie. Jack musiał widzieć, pies wyczuł zapach z gnilizny. Coś czujesz, zaraz będę się tutaj napierdalał z czymś w tym wielkim gabinecie, który się tutaj znajduje, więc do przodu i drzwi po prawej stronie. Ale nie mam do tego, kurwa, klucza, come on! Jak wiele kluczy tutaj, kurwa, zbiorę, podróżując po tym domu, naprawdę. Teraz to już po prostu na YOLO otwieram wszystkie pokoje po kolei, żeby ogarnąć klucze, które tutaj są. The PQN Post. Dobra, prezydent Hoover podnosi... Dobra, to który mamy rok? 1930. Okej. Wielki kryzys, wiadomo, przesądy mają się coraz lepiej. Nowoorleańskie... Kurwa, dobrze mówiłem, że bagna jakieś. Nowy Orlean! Od czarnego czwartku rynek boryka się z trudnościami. Znachorzy, zaklinacze, węże obserwują znaczny wzrost liczby klientów. Zbliżająca się 23 czerwca noc świętojańska, policja przewiduje. Pisarka w zakładzie dla obłąkanych. Cassandra Beauregard trafiła do Derchetto. Czyli to jest zakład dla obłąkanych, kurwa, to już wiemy, co to za miejsce. Holy shit. O Boże. A chociaż, przepraszam, szpital. Szpital mieści się w budynku należącym niegdyś do plantacji na wschodnim brzegu jeziora. Choć uznawany był za przytułek dla obłąkanych, z opinią tą nie zgadza się pracujący doktor Elmore. Optują za określeniem sanatorium, gdzie można wypocząć. Tak, jasne, kurwa, sanatorium. Totalnie wygląda to wszystko jak sanatorium. Dingnąć nie dingnę, ale tu widzę pieczątkę? To też loniope. Dobra, może jakieś tam zestawy uda się pozbierać ostatecznie. Dobra, tutaj też nie mam kurwa klucza, wszystkie drzwi zamknięte. Mam nadzieję, że nie będę tutaj znajdował po jednym pieprzonym kluczu, tylko znajdę jakiś, nie wiem, klucz woźnego, który otworzy tyle drzwi. Gdzie teraz się w ogóle ładuje? Gabinet zabiegowy, tutaj raczej będzie pusto, ale kolejne drzwi też mogę otworzyć. Te są kurwa zabarykadowane oczywiście. No to wydupcamy w takim razie.
pierwsze przejście po, wiecie, scenie przyszłej zbrodni, bo jeszcze tutaj żadnej zbrodni nie było, ale coś czuję, że się jakieś tu wydarzą. Tu zamknięte, tam nie wejdę, weranda tam nie wejdę, tu zamknięte, do salonu też nie przejdę inaczej niż z oranżerii. A tam były tylko jedne drzwi dla mnie dostępne w tej chwili. Biblioteka, mały gabinet, salon. No dobra, no to jedyne co mi zostaje, to wbić tutaj, wejść sobie na piętro i schodami do góry, co? O! Oho, kurwa! Aż się boję. To są te główne drzwi. Tak, klamka wygląda jak główne drzwi. Tak, one były tu cały czas. What are you doing? Who are you? Ludzie! Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. Prywatny detektyw. Mind, we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Hartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable? How? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough, all of you. Get back to your rooms. McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. Ludzie pojawili się znikąd, a teraz kurwa zniknęli, że niby poszli. Moja pierwsza teoria, żadnej z tych osób tutaj nie ma, wszystkie są kurwa duchami z innego wymiaru. A wojaszka na pewno tu nie będzie. Swoją drogą zabawne jest to, że zanim oni się zorientowali, że ja tutaj jestem, to przeczesałem pół kurwa domu, pokradłem amunicji, alkoholu, błyszczy mi się cały pas. Alright, here we are. Let's look around, see if we can dig up any clues. No dobra, czyli krótko mówiąc, jestem tutaj jako detektyw wynajęty przez panią Carnby. Nie, Carnby, ja jestem Carnby, ona jest Carnby, no przez nią w każdym razie wynajęty, żeby odkryć, co się stało z wujem. Nie mam klucza do skrzyni, fantastycznie, ale tutaj jest coś interesującego. Proszę, zamknięte pudełko. Wygląda, jakbym mógł rozwiązać tę zagadkę, ale... Jakby, nie wiem, moment, myszka, mogę tutaj E, wybierz, jakby cokolwiek tutaj robić? Nie, chyba brakuje, nie wiem, nie no, przecież jakbym tutaj dołożył jeszcze jeden kwadrat, to bym nie mógł tego przesuwać. Wygląda, jakbym mógł to jakoś rozwiązać, ale klikam wybierz, nic się nie dzieje. Tak więc dobra, może w późniejszym czasie. Oznaczy mi to jakoś? A, oznaczy mnie jako puzzle, puzzle, zagadka. Tutaj mam jakiś dialog z nią, mamy też jakąś książkę, notatnik poszlaka. O Boże. Każdej nocy mroczny mężczyzna majaczy na progu mojego pokoju. Odlicza dni do chwili, gdy mój duch wyleje się z umęczonej postaci. Tylko jego blada maska chroni resztki mojego zdrowego rozsądku. Spojrzenie prosto w twarz tego demonicznego sułtana z pewnością roztrzaskałoby czas. Czy takim widział go mój ojciec, gdy walczył o życie? Czy to samo zakryte oblicze nawet za moją bratanicę? Jakże chciałbym odpocząć w spieczonym słońcem klasztorze Taroelli. Czy zostanę, czy zastanę cię tam, Juanie? A może powracającą ze światów Signore Perossi? Kurwa, tyle imion postaci. Każdej nocy staram się przed nim ukryć, uciekam z jednego wypaczonego wspomnienia w drugie, w obrazy zrodzone z majaków i urojeń, miejsca, które trudno mi nawet namalować. Jakże chciałbym zrozumieć sekret twojej śmierci, seniora. Czy jest coś, co mógłbym dla ciebie zrobić, prócz złożenia w tej ponurej nekropolii? Ta triumfalna kaplica, górująca nad płytami nagrobnymi i sklepieniami grobowców, będzie twoim mauzoleum. Kurwa, jest jeszcze więcej stron! Chryste panie, ile tego notatnika! Poobijany kocioł w piwnicy zaprowadzi mnie na cmentarz, stary zegar na piętrze... Zabierze mnie do tego okropnego kopca. Kurwa, jakieś będą tutaj chyba teleporty.
Niech mój talizman mnie tam zabierze, bym mógł usiąść z Juanem pod jego drzewem Bodhi. Kapłanka Voodoo, panna Jackson, sprzedała mi ten talizman. Czytam te takie ważniejsze rzeczy, bo nie będę 5 stron notatnika napierdalał. Mieszkańcy Derceto stają się niebezpieczni, sami nie wiedzą co czynią, muszę coś zrobić, żeby ich powstrzymać. Próbowałem rozmawiać z doktorem Grayem, on jednak nie rozumie moich obaw. Sanitariusze, gospodynie, nawet pacjenci, wszyscy są obłąkani. Zaproszą złoby, weszło do naszego świata. Chyba że znajdę tego recepcjonistę, pana Waitsa. Wydaje się trzeźwo myślącym człowiekiem, a może Beauregard? Mroczny mężczyzna zaoferował mi więzienie, a ja się zgodziłem. Podpisałem tę poronioną umowę i tym samym zawarłem z nim mroczny pakt. Teraz wszyscy są bezpieczni oprócz mnie. Holy fucking shit. Jezus Maria, ile stron tego notatnika było. Malowana płytka. Okej. Malowana płytka wydaje się być właśnie częścią tego oto obrazu, więc może spróbujmy go ułożyć, tak żeby tutaj coś chociaż udało się zrobić jeszcze, co? Dobra, jak to dokładnie wygląda? To drzewo wygląda jakby miało być tutaj, chociaż nie, to... A, ja nie muszę tutaj w ogóle się fizyką tego wszystkiego przejmować, tylko przekładam. Myślę, że one jeżdżą tylko po takich relingach. Dobra, mamy tutaj jeszcze więcej informacji. Jakieś pojebane księżycowe mechanizmy. No, I don't. Help me out here, will you? Mogę z nią pogadać, zanim otworzyłem tę zagadkę, ale trudno. I would kill the guy to throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Necronomicon. Przyzywanie demonów. Bycie jebanym w dupę przez szatana. Ty, czy to jest ten? I'm something of a scientist myself. Co się kurwa wydarzyło? Prawie nas chyba opętało albo wciągnęło w obraz. Holy boy. Come on. I want to go see Dr. Gray. Ciekaw jestem, jakby wyglądał początek tej gry, gdyby wybrać kobietę. Jako ona byśmy poszli szukać wejścia i otwierać od środka? Jak bardzo różnią się te jakby dwie rozgrywki, które można tutaj zaliczyć. I nie, nie liczcie na drugą serię. Oho! Kurwa, i mnie wyteleportowało do innego świata. Zajebiście. Dobra, rozumiem, że tutaj jakby czasoprzestrzenne walenie z moim umysłem będzie absolutnym standardem i codziennością, co? What the hell is going on? Where am I? O kurwa, jesteśmy w środku jakiegoś nowoorlańskiego miasteczka. No dobra, to teraz jakby niech mi cycki pokazują, a ja im będę rzucał koraliki. What the fuck, sprawdź sklep na rogu? Jaki kurwa sklep na rogu? Mapa ci się tutaj nie przyda. No, jestem jakby gotów się nie zgodzić, że mapa mi się nie przyda. Dajcie mi kurwa mapę. Okej, dobra. Czyli jednak Dorchetto nie będzie. Dorchetto brzmi, szczerze mówiąc, jak jakaś taka przekąska włoska, słodka. Nie będzie jedynym miejscem akcji. Ewidentnie będziemy tutaj teleportowali się po różnych meandrach, nie wiem, Ameryki, naszego umysłu, mrocznych kurwa regionów czasoprzestrzeni. Wygląda to interesująco. Muszę być z wami szczery, jak na razie przynajmniej. Boję się, do czego to wszystko zaprowadzi. Jakie tutaj jeszcze będą poszlaki, przeciwnicy, adwersarze, czy też inne rzeczy, które będą próbowały mnie pokonać. Ale ten odcinek się kończy, ponieważ, no, tak ja akurat pół godziny sobie grzmotniemy. Dajcie znać, jak wam się podoba. Jak na razie ja jestem całkiem wkręcony w ten klimacik. Zobaczymy, czym będzie ta gra operowała bardziej. Jeżeli chodzi o ceny, to wiecie, nie jest to szrot, nie jest to arcydzieło, ale to brzmi jak całkiem ciekawa fabułka, którą będziemy mogli sobie razem poznać. A sama gra wydaje się być wykonana całkiem porządnie, no i mamy Hoppera na naszym pierwszym planie. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o Alone in the Dark. Zostawcie łapę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Bye bye.